Hej, jak jesteś nowy, to śmiało zasubskrybuj kanał. Pomoże mi się to rozwinąć. Dzięki bardzo. Popatrzmy, tak. Krótko mówiąc, pod Prypecią biegnie tunel o nazwie Prypeć 1, którego jeden odcinek kończy się śluzą w części transportowej fabryki Jupiter. Niesamowite. Sądząc z tych notatek, został szczelnie zamknięty i wypełniony gazem, oprócz tego odcięto zasilanie. Mógłbym spróbować uruchomić generator i otworzyć śluzę, tyle że nie przejdę przez Jupiter bez zabezpieczenia, a tobie nie radzę myśleć o zejściu pod ziemię w pojedynkę. Potrzebujesz przynajmniej paru ludzi. Wszystkim będą potrzebne kombinezony z aparatami tlenowymi o zamkniętym obiegu, bo inaczej nie wytrzymacie tam minuty. Słuchaj, na wieży niedaleko stąd mieszka Zulus. Spróbuj z nim porozmawiać. Jeśli się dogadacie, powiem ci, jak zebrać oddział. Na razie. Dobra, aha, naprawa. Naprawimy sobie wszystkie rzeczy. To na pewno. To. Wiadomo, wszystko warto sobie tutaj ponaprawiać. Nieważne, ile to kosztuje, trudno się mówi. Na instalację tłumika. A tutaj miękki spust. Na zmniejszenie siły potrzebnej do naciśnięcia spustu. No bez sensu. Ale to sobie wezmę. A tutaj co? Zaczep dla granatnika. O! O! Bierzemy. Gdzieś tam granatnik na pewno znajdę. Bardzo dużo kosztowało, ale spokojnie, damy radę. A gdzie tu się wychodziło? Może nawet ten gościu tutaj będzie miał teraz granatnik. Chyba nie. Ale weźmiemy sobie wszystkie energetyki. Встречает сталкер своего старого друга. О, Пойдет бэйби. здесь, фингал. 25 тысяч рублей. Что с тобой? Да No блин, to będę трохи збирав. Покинули. Ну, але нема чого, подійдьмо наразі до Зулуса. Побачимо, що він там нам в ogóle powie. І załóżmy sobie. A czemu mi się ten? Załóż celownik. Czyli tutaj, tak? Czyli chyba tylko musisz schować broń. Okej. Quick save. No i wchodzimy. No, fajne mieszkanko. Ale ja bym się czuł bezpiecznie na pewno, tak wysoko będąc. Z czym Co pożądam? jest? Słuchaj ciebie. Super, najpierw się napijmy, żebyśmy mogli potraktować tą sprawę z należytą powagą. Dobrze, napijmy się. No, pijcie. Zamierzam wrócić do Prypeci tunelem, który przechodzi pod fabryką Jupiter. Azot może otworzyć wejście. Wyprawa. Ciekawy pomysł. Trzeba go opić. Do dna. No, nie wiem, czy to był dobry pomysł. Zobacz, nie wiem, jak skończymy. Ech, dobrze wchodzi. Mam nadzieję, że nie zamierzasz się ruszyć w taką misję sam. Nie, tak się nie da. Pójdę z tobą. Potrzebny będzie jeszcze ktoś. Na takiej wyprawie zawsze przyda się parę godnych zaufania osób. Azot poradził mi, żebym zebrał oddział. Dałbym radę sam, na zatonie bez niczyjej pomocy załatwiłem pijawkę. Parę butli z gazem i po sprawie. Tak, to dobry pomysł. Napijmy się za powodzenie misji. O Jezu, ja zaraz chyba. Nasz bohater chyba zaraz padnie. A może nie. Zobaczymy. Uch, wchodzi jak woda, co? Oddział to taki dobry pomysł. Potrzebujemy co najmniej trzech ludzi. Myślisz o kimś konkretnym? Znajdę kogoś. Będziemy też potrzebować kombinezonów z aparatami tlenowymi o zamkniętym obiegu. Znasz niejakiego Noego, zamknął się na barce z mnóstwem różnego towaru. Na przywitanie wali do ciebie z dwu rurki. Jakiś czas temu spotkałem w Janowie Wano. Nie mógł spłacić długu bandytom, pomogłem biedakowi. W bunkrze naukowców jest żołnierz. Nie ma nic do roboty, może się zgodzi. Bardzo dobrze. No to lecimy.
Tak, nie widziałem go jakiś czas, kiedy... O Jezu, za Noego, Chryste. Ja nie przetrwam tej rozmowy nawet. No to wypijmy za Wano też. Ja pierniczę. Będzie trzeba jeszcze raz rozmawiać, coś tak się obawiam. Przecież on już jest najebany jak... Nie wiem co. Dobra. Wypijmy na to, za to, żeby się zgodził. Okej. Dobra, znajdę kogoś. Aparaty tlenowe o zamkniętym obiegu. Tak, bezpieczeństwo przede wszystkim. Jeśli o to chodzi, nie przejmuj się, bo mój kombinezon się nada. Ale dla innych będziemy musieli poszukać. Nie będzie łatwo, bo to, takie kombinezony to rzadkość za udane poszukiwania. Dobra, no to na zdrowie. Raz jeszcze, mam nadzieję, że ostatni. Nie bój się, mam plany. To by było z grubsza tyle. Dobra. Super, napijmy się jeszcze za powodzenie misji. Ja pierniczę. Jaka libacja. O, czyli teraz tak... Wydaje mi się, że zemdlał nasz bohater. Dobra, stoi. Pójdziemy razem. Przysyłaj napotkanych bojowników do mnie. Zrobię z nich drużynę. Gdy wszystko będzie gotowe, daj znać. No dobra, no to co? Pogadamy z nimi. On z nich zrobi drużynę. Trzeba coś zjeść. Rozmowa była naprawdę ciężka. Wejdźmy sobie teraz tutaj jeszcze, kupmy jakieś jedzenie. Szybko się zmęczył. A potem udamy się do bunkru naukowców. A więc idzie z nami Wano, świetnie, nie będziemy musieli sami taszczyć zapasów. Spokojnie, żartuję tylko. Od dawna znasz Wano? Spotkaliśmy się parę razy w barze 100 Radów. Mówią, że to uczciwy człowiek, optymista i do tego dobry stalker, ale jest zbyt łatwowierny, a w zonie to zgubna wada. Dobra, na razie. Mamy Wano, ale oczywiście musieliśmy dać mu, kurde, 5 koła. Więc ja tutaj z hajsem już tak kiepsko stoję, że niech mnie szlak. To jest niestety bardzo słabe. I sam jeszcze nie mam takiego kombinezonu, prawda? Sam jeszcze nie mam takiego kombinezonu. Ale wiecie, gdzie my się teraz wybierzemy? My się teraz, moi drodzy, wybierzemy... Bunkier naukowców. W tamtą stronę. Stalkerze, żadnej broni w środku. Dopóki masz w rękach broń, nie wejdziesz. Kapujesz? Kapuję. Kapuję. Wypiliśmy sobie energetyka, mamy zaraz szlak trafi z tą staminą. Jest beznadziejnie zrobiona. O tym właśnie mówię. Stalkerze, schowaj broń przy wejściu do laboratorium. Bum, bum, bum. I pogadamy z tym żołnierzem tutaj, którego spotkałem wcześniej. No i, ale... Siema, słucham. Może on będzie chciał z nami... O. Nikt nie wie, jak tam dojść. W końcu jesteśmy w zonie, więc nie da się iść na wprost. Podobnie jest tam... Podobno jest tam istne zagłębie artefaktów. Tak czy siak o prepecie krąży tyle opowieści, że jestem po prostu ciekaw. O swoim kontrakcie. Kotlet i kuleb, jaki mogę ruszać do Prypeci. Jeszcze jemu muszę przynieść te. No dobra. Czyli tak naprawdę go nie zmotaliśmy sobie jeszcze. To by się przydało, w zonie nikt nie jest. Spokojnie porozmawiaj o tym z Hermanem, on tu jest szefem. Może wtedy by puścili tego młodego, co? Zdobyłeś moc. O, proszę bardzo. Ładnie, fajnie.
Potrzebujecie pomocy? Wybacz mi, ale muszę odmówić. Okej. Co się stało z waszą ochroną? Nie wiem, zwyczajnie zniknęła. Znajdę wam nową. Byłoby wspaniale, w zamian za pracę otrzymają pełne wsparcie naukowe i najnowsze osiągnięcia techniczne. Ty też dostaniesz nagrodę. Zgoda. Znajdź wiarygodnych ludzi. O Jezu, ale tu się robi teraz zadań. Moi drodzy, od cholery. Od cholery nam się robi teraz zadań. To nieźle. Dobra, bo tu tam będzie. Czyli tak naprawdę, no co, no? A, bo tu jest jeszcze zadanie, tak, zadanie poboczne. Przynieść złotą rybkę. Aha, to jest ten, dobra. Ojeju, masakra. Znajdź, dobra. Nie pamiętam, z kim mieliśmy w zatonie porozmawiać. A, Noe. Zobaczymy. Wyruszymy do niego. Zobaczymy, co ten hop nam powie. Czy w ogóle będzie chciał współpracować. Ale ja widzę, że tutaj jeszcze mnóstwo roboty przed nami. Mnóstwo roboty przed nami z tego względu, że żeby w ogóle ich zgarnąć wszystkich, to jeszcze kupa czasu, kurde. Dobra, tu niczego ciekawego nie było. No to co, idziemy teraz do tego pilota. I do Skadowska. Możesz wywołać podręczne menu dla przedmiotów w plecaku, umieszczając kursor myszy nad danym przedmiotem i klikając prawym przyciskiem myszy. Super. Super, super, cieszę się. Mam coś do żarcia, nic. No. A kto to? O! Moich chłopaków, Spartakusa i jego drużyna. Mają doświadczenie. Niektórzy zanim trafili do zony byli ochroniarzami, a wyobraź sobie, że są tacy, którzy służyli w policyjnych siłach specjalnych. Wiedzą za... No, jeśli daje się ich zwerbować, będzie z nich dobra ochrona. Spartakusa i jego drużynę. Dobrze. Zjedzmy coś. Spartakus i jego drużyna. Udany chłop. Nigdzie się nie wysiemano. Łup! Do zobaczenia. To jest Gonta, prawda? O, proszę. O rany, dlaczego zawsze najpierw giną ci najlepsi? Ten wstrząs, sukinsyn jeden, zabił Daniłę. To był cholernie dobry chłopak. A może go zapytamy, czy do Prypeci? Nie, nie chce mi się, tutaj jest na co polować, dobra. Czy chciałbyś pracować dla naukowców? Z rozkoszą ścisnąłbym teraz srokę za gardło, a potem byłbym już anielsko spokojny i gotowy porozmawiać z tobą o pracy. Aha. Gadaj z szefem, ja tu jestem od strzelania, a nie od oblania. Pytanie, gdzie jest ten Spartakus? Bo ja nie mam pojęcia. Tam się chłopy strzelają cały czas. Jak tam? Co do tych detektorów, tak? Z naniosłem? Super, teraz poczekamy, aż w nich pomajstruję. Obiecał, że jak skończy, odeślę je poprzez zaufanego człowieka. Okej. Okay. Czy ty masz coś ciekawego? Ten kombinezon za ile? Za 25 koła. Mhm. Nie chcę być taniej, to najgorsze. Ten ciekawy. TRS 301, ale dobra, na razie sobie go odpuśćmy. To jest kardan, tak? To jest ten kardan. Kurde, oni wszyscy mówią o jakichś ludziach, Spartakus, tu, Srakus i tak dalej, ja nie wiem, gdzie oni wszyscy są.
żwawy. Chcę złożyć zamówienie. Broni... O! 30 koła. Egzoszkielet. Mogę zdobyć wersję bojową, ale to cię będzie kosztowało 60 koła. Drogo, wiem, ale warto tyle zapłacić. Pamiętaj, że dotrzeło 12 tysięcy z góry. No nie, no pojebało, no. No nie, no dobra, no okej. Dobrze, proszę. Ja pierniczę. Ile tu mi forsy idzie? No ale potrzebuję takiego kombinezonu, jak się chce wybrać do Prypeci, prawda? Co oni się tak strzelają cały czas? A, bo tu jacyś bandyci są, dobra, okej. A, dobra, to niech się strzelają. Niech się strzelają. No to co, moi drodzy, no nam chyba teraz pozostaje udać się do Noego. A tego Spartakusa to ja nie mam pojęcia gdzie, ale będę szukał. Gdzie Noe teraz? Stara barka tutaj, tak? Nie. Tutaj, tędy. Nie, się nawet tymi psami nie chcę przejmować. Jeśli mam być szczery. Zawitamy jeszcze w tym odcinku do Noego i kończymy. To są te dźwigi portowe i zaraz jest ta stara barka jego. No a ja widzę, że ja będę musiał zbierać kasę. Niestety. Będzie trzeba powykonywać parę. Coś tu jest gdzieś. Ale nie wiem co i nie wiem gdzie. Spokojnie, kolego. A, już się kiedyś spotkaliśmy. Aha. Czyli... No dobra, z nim się jakoś nie da pogadać. No dobra, no to tyle. No będziemy szukali tych ludzi. Będziemy szukali tych ludzi. A na razie tyle. Robimy save'a. I do zobaczyska w następnych filmikach. Yo!